Cześć, z tej strony Dawid, a to jest chyba szósty odcinek z serii, w której uczę Was programować w języku Lua w Roblox Studio. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się, co to jest tabela. Dzisiaj nie będziemy korzystali z żadnych obiektów, bo będzie to... Będziemy operowali w samym skrypcie. Okej, co to jest tabela? Tabela jest to typ danych, która może przechowywać wiele wartości, tak jak na przykład number to jest jedna wartość, tak? Wartość, która zawiera w sobie liczbę. String zawiera w sobie jakiś tekst, a tabela zawiera sobie wiele wartości wcześniej wymienionych, czyli na przykład to może być kilka wartości liczbowych, kilka booleanów, może nawet być tabela w tabeli. Więc jak taką tabelę stworzyć? No, najprościej tabelę tworzymy nawiasami. No ale taka tabela nam nic nie da. Musimy ją gdzieś zapisać. No, zapiszemy ją w postaci zmiennej, tak samo jak wszystkie inne zmienne. Czyli piszemy local, nazwę zmienną. Zmiennej. Nazwy ją array. To się równa i tabelę tworzymy właśnie w takich tutaj nawiasach. To jest chyba klamrach, tak, klamrach to się mówi. Okej, i co dalej z tą tabelą? Otóż pomiędzy tymi klamrami możemy wpisywać wartości i wszystkie wartości oddzielamy przecinkiem. Otóż jeszcze ważna rzecz. Tak jak mieliśmy funkcji, że mieliśmy tutaj end, to możemy sobie tutaj dać ile przerw chcemy, to nadal będzie funkcja tak, możemy sobie otworzyć, widzicie? Ta funkcja dotyczy tej całości. Tak samo jest z tabelą, jeżeli to otworzę tak bardzo. Tabela dotyczy tego wszystkiego. Mimo, że to jest puste, to jest tutaj puste, ale jak kod będzie to czytał, to on nie będzie tego czytał, że to jest puste. Po prostu to jest te odstępy i te wszystkie spacje są dla naszego jakby ułatwienia czytania. Bo tak naprawdę kod byśmy mogli zapisać w postaci ciągu. Bardzo długiego ciągu, na przykład local function a end. Moglibyśmy napisać to bardzo długim, bez żadnych właśnie przerw, kolejnych linijek. Więc teraz tak, co w tych nawiasach, w tych klamrach możemy wpisać wartości? Na przykład możemy napisać różne imiona. Dawid, czyli moje imię, Kuba, Oskar, Paweł. Mamy tutaj kilka wartości, jak widzicie. No są cztery stringi, tak? Wszystkie oddzielone przecinkiem. Teraz możemy jeszcze na przykład dodać jakąś liczbę. 1, 3, 3, 7 na przykład. Na przykład jeszcze true możemy dodać. I możemy na przykład jeszcze drugą tabelę dodać. O, tabelę w tabeli. Możemy dodać na przykład... Co tu jeszcze możemy dodać? No na razie tyle. O, żeby to było łatwiej widać. Okay. Teraz indeksowanie tych wszystkich wartości w tabeli. Otóż w wielu językach programowania indeksujemy od zera, czyli pierwsza wartość to ma indeks 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. W Roblox, w Lua indeksujemy od, zaczynamy od jedynki. Czyli to jest 1, to jest 2, 3, 4, 5, 6, 7. Napiszę tutaj na dole w komentarzu. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, no i co z tymi indeksami możemy zrobić? No na przykład chcielibyśmy z tej tabeli uzyskać wartość, tam pierwszą wartość chcielibyśmy uzyskać. No to musimy napisać array, napisać nazwę tej tabeli. Nasza tabela się akurat nazywa array. Ale zanim, może jeszcze zanim to, co to jest w ogóle array? Array to jest prosta tabela, która posiada w sobie posegregowane dane, bez żadnych kluczy. To jest właśnie array, taka posegregowana tabela, która jest, to jest indeks 1, 2, 3, 4, tak? To jest w indeksach wszystko.
No to mamy array. I teraz, żeby chcemy uzyskać wartość, dajemy nawiasy kwadratowe i tutaj w tych nawiasach wpisujemy indeks, jaki chcemy uzyskać. No to wpisujemy 1. I w taki sposób pobraliśmy wartość, pierwszą wartość, czyli Dawid. Wyprintujmy sobie tą wartość. Możemy sobie wyprintować też kilka innych wartości, na przykład trzecią wartość. Pytam, tak. 1. 3, żeby było ładniej widać. Możemy 5. Okej. No i tyle nam wystarczy. Albo jeszcze 7. 7. Mamy wyprintujemy sobie te wartości. Zobaczymy, jak to zadziała. Co nam się stanie. O! Ach, no tak. Booleana nie możemy połączyć z tekstem. Musimy dodać tu string. Na razie się tym możecie nie przyjmować. Będziemy się stringami pewnie i edycją tekstu zajmować w przyszłych odcinkach, gdzieś później. Okej, jak widzicie, pierwszy to jest Dawid, trzeci Oskar, piąty 1337, a siódemka to jest true. W taki sposób pobieramy wartości. Okej, ale chcemy na przykład zmienić na przykład mi się nie podoba to, no, trzecia wartość mi się nie podoba, Oskar. I chcemy ją podmienić na przykład na, nie wiem, na Jan. No to napiszę array, wpisujemy indeks, na przykład trójka nas interesuje. I teraz dajemy równa się i wpisujemy Jan. W tym momencie to znaczy, że podmieniamy tą wartość na Jan. O, musimy jeszcze to wyprintować. No tak, print array 3. O, i napisał nam Jan. Okej, a możemy teraz naprintować całą tabelę. To jest niedawno dodana funkcja przez Robloxa. Możemy printować całe tabele. O, i widzicie, mamy wszystko napisane z indeksami ładnie. Trójka to jest Jan, podmieniło nam. Okej. Co jeszcze możemy robić z tym? No na przykład chcę dodać wartość do tej tabeli w tabeli. Mamy tabelę array, która pod szóstką ma tabelę i chcemy do tej tabeli dodać jakąś wartość. No to jak to zrobić? No to piszemy array, wpisujemy indeks szóstki i teraz wpisujemy kolejny indeks piątki, na przykład jedynka. To się równa niech będzie. No dam test, bo nie mam pomysłu żadnego. I co to znaczy? No szóstka, czyli wybieramy tą wartość. Ale my nie chcemy podmieniać tabeli na inną wartość, my chcemy w tej tabeli zmienić coś. Czyli wyszukujemy w tabeli indeks 1. Czyli tak jakby otwieramy tą tabelę i w indeksie 1 zapisujemy test. Jeżeli w tej tabeli byśmy mieli kolejną tabelę, czyli na przykład mógłbym zrobić sobie, że pod jedynką będzie tabela, array pod szóstka, jedynka, i na przykład jedynka to się równa test. W tym momencie w tej tabeli pod jedynką stworzyliśmy nową tabelę i w tej tabeli, którą stworzyliśmy w kolejnej wartości pod indeksem 1 wpisujemy test. Zobaczmy, jak to zadziała. Trochę zawiłe. A, muszę jeszcze wyprintować. Ciągle zapominam o printie. Print array. Ja tego printa nie będę w ogóle usuwał. Niech on tutaj będzie, żebyśmy ciągle widzieli, jak się to zmienia. Otwieramy i widzimy, pod szóstką mamy tabelę, otwieramy i pod jedynką mamy tabelę, czyli to oznacza, że pod jedynką stworzyliśmy tabelę, otwieramy tą tabelę i pod jedynką mamy test, czyli to. W taki sposób podmieniamy wartości. Co jeszcze? Przejdziemy teraz do dictionaries, czyli jest to array, czyli ta tabela z danymi, która jest, która ma zestaw klucz, wartość, czyli my nie indeksujemy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tak liczbowo w górę, tylko indeksujemy to kluczem, na przykład będzie gracz, tak? Może ktoś miał, zna, umie bazy danych lub inne rzeczy, tam też mamy takie coś jak właśnie klucze. To jest właśnie taka baza danych, możemy powiedzieć, i na przykład kluczem jest gracz i pod wyszukujemy w tabeli kluczem gracz, wartości różne i podmieniamy, tak? Czyli array indeksem nie będzie 1, tylko na przykład będzie
ID gracza. Jak to zrobić? To dam sobie tutaj na... Okej, dam sobie tak. Okej. Dam sobie to w komentarz, żeby nam nie przeszkadzało. Local Dictionary. Okej, to się równa, to będzie... Możemy to oczywiście nazwać jak chcemy, bo to jest zmienna. To się nic nie zmienia. Local Dictionary nazwę ta. To się równa nawiasy. I teraz, jak zapisywać wartości? W takie dictionary... Oczywiście mogę dalej zapisać tutaj na przykład Dawid. Kuba, to będzie wtedy array. Ale jeżeli chcę, żeby Dawid był nie pod jedynką, tylko na przykład pod słowem... No na przykład, kurczę, no inaczej to zapiszę. Rozszerzymy sobie tą tabelę. I na przykład napiszę color. Napiszę to po angielsku. To się równa... Co to znaczy? Że mamy tabelę, która pod kluczem color zawiera tą wartość. Możemy jeszcze napisać na przykład fruit i warzywo, będzie banana. I ważna rzecz, wszystkie wartości możemy oddzielić albo przecinkiem, to jest ważne, albo przecinkiem, albo właśnie tym, jak się nazywa? Kurczę, jak to się nazywa? Napiszcie w komentarzach, bo całkiem wyleciało z głowy, jak się nazywa to. Kurczę, no już nie pamiętam. Kropka z przecinkiem. Okej, okay, a więc albo przecinkiem, albo właśnie tym znakiem tutaj. W taki sposób właśnie tworzymy dictionary. Oczywiście mogę to zapisać w postaci... Taki, o, to już nie mogę wtedy komentarza dać, bo komentarze dotyczy całej linijki. W taki sposób mogę zapisać tę tabelę, ale żeby nam było łatwiej ją przeczytać, ja ją właśnie tak rozdzielę. Co my moglibyśmy zrobić tutaj? No tylko teraz ten komentarz znika, co nie ma. Tak samo mógłbym zrobić tutaj. No teraz tego komentarza, albo usunego. No i widzicie, nie ma żadnych błędów, to działa. Można to zapisać longiem. Albo rozdzielić to. Wszystko, co będzie pomiędzy tymi klamrami, to będzie właśnie te wartości miało. I teraz, jeżeli zrobię na przykład takie coś, że dodam sobie tutaj kolejną wartość, jeżeli dodam sobie kolejną wartość, która nie będzie miała swojego klucza, to w tym momencie będzie ona tak jakby indeksowana w postaci arrayów, czyli w tym momencie to będzie miało indeks 1, tak? Czyli jak array. Mogę także przepisać wartość, na przykład, jeszcze jedna rzecz, nie muszę tego tutaj pisać w takich, nie muszę tego w taki sposób pisać, mogę napisać tylko tutaj color fruit, ale ważną rzeczą jest, że gdy na przykład mam, może sobie parta, albo nie, local part, to się na workspace, a baseplate, mamy takiego parta. I napiszę part to się równa, nie wiem, instance. No, na przykład napiszę takie coś, nie wiem, czy jest part to się równa, to jest instancja. Ale w tym momencie part to jest tekst, ale ja chcę, żeby to był obiekt. W tym momencie muszę to dać w nawiasach kwadratowych. W tym momencie part będzie uważany jako obiekt, a nie tekst. Jeżeli bym dał to w nawiasach, to by wyskoczył błąd, bo to nie jest żadna zmienna, nie mamy tego wcześniej zdefiniowanego. Tak w nawiasach piszemy wcześniej zdefiniowane zmienne lub obiekt, na przykład workspace.baseplate. Też tutaj w tym momencie już tego nie trzeba dawać w nawiasach. Bo trzeba? Tak, trzeba, no nieważne, jednak trzeba. Więc obiekty zapisujemy w właśnie takich nawiasach. A jeżeli chcemy napisać właśnie tekst w nawiasach, to musimy jeszcze dodać cudzysłów. Okej, okay, a w takim przypadku właśnie nie trzeba cudzysłowia, ani nawiasu. Po prostu piszemy kolor, to równa wartość. I w tym momencie jak to będzie wyglądało? Zobaczmy. A, no oczywiście zapomniałem wyprintować, jak zwykle. Print dictionary.
mamy tak. Pod kolor mamy wartość koloru oczywiście. Pod słowem kluczem fruit mamy nazwę słowo banana. Pod jedynką, ponieważ to automatycznie zostało zindeksowane w arrayu, jako jedynka. Jak nie ma tu żadnego indeksa, to oczywiście jeden, mamy tutaj jedynkę. Instancja, to mamy jakiś kod tej instancji. To się równa instance, czyli nasz tekst. I w taki sposób tworzymy dictionary. Teraz, jeżeli chcemy znaleźć tekst do tego dictionary, to tak samo jak w arrayu, nie tekst, jeżeli chcemy otrzymać wartość z danego klucza, to wpisujemy dictionary, nawiasy i na przykład wpiszę jedynkę. I w tym momencie jedynka to będzie to, jak tutaj widzimy, jedynka to jest to. True. Czyli pobrało nam tą wartość. Ale tutaj mamy array, tutaj mamy dictionary. Więc to jest ważna rzecz. Jeżeli bym dałbym sobie tylko jednego tutaj true, to w tym momencie to zostanie policzone jako dwójka. O, to jest dwójka. O, bo to jest jako array się liczy. Jest tutaj indeksowane, bo nie ma żadnego klucza, więc jest liczone jako array. Kropka. Okej. Okay. I teraz, jeżeli chcemy pobrać wartość, to wpisujemy dictionary, czyli nazwę tabeli. Tabela to i to, array i dictionary to jest tabela, ale w inny sposób zapisujemy właśnie wartości w niej. Dictionary można powiedzieć, że jest takie rozszerzenie do array'a właśnie. Array to po angielsku szyk, więc mamy tutaj w szyku właśnie. Więc tak. Napiszę sobie tu kolor. Nie, kolor, tak. To się teraz, co to znaczy? Jak chcemy pobrać, możemy to traktować, ten kolor, jako string. Że to jest string. Tylko, że wtedy ten string musimy jeszcze dać w nawiasach kwadratowych. I z tym, to jest, że to jest string, tak? I tak jakby to byśmy przekopiowali i wrzucili tutaj. No. Ale tego tutaj nie potrzebujemy, bo to tylko jest zbędne, dodaje nam dodatkowe kolory. Czasami się przydaje, jak chcemy niektóre wartości podkreślić na zielono, że są ważne. Ale jeżeli chcemy pobrać wartość, dajemy tak samo nawiasy kwadratowe, dajemy cudzysłów i tym dajemy właśnie nazwy wartości, czyli na przykład fruit. Zobaczmy, co nam wyprintuje. Printuje nam banana. To teraz tutaj te wartości. Albo następuje rozwój dictionary. Na przykład chciałbym wyprintować wartość part, czyli printuje part. Ważna rzecz. Te obiekty muszą być takie same. Czyli to musi być ten sam obiekt. To nie może być na przykład obiekt, który jest podobny, w sensie tak samo się nazywa, ma wszystkie wartości takie same, ale jest inny. To musi być ten sam obiekt, żeby zadziałało nam to. Tak samo naszym tutaj wartością może być tabela, z tego co wiem. I na przykład tutaj będzie tabela array, która posiada słowo Dawid. To jest uważane. Te tabele także, tak samo jak obiekty, instancje muszą być te same, czyli local array, tak, Dawid, tutaj array, a błędów zrobię, o. Teraz powinno wyprintować nam instance. W taki sposób. Te tabele także muszą być te same. Nie mogą być inne z tą samymi wartościami. Muszą być. To jest tak jakby jedna tabela, tak? Okej. Okay. Coś jeszcze? W następnym odcinku zajmiemy się pętlą for i in pairs. For i v in pairs. Jeszcze zostały nam wektory w sumie. Si frame'y będą. Jeszcze dużo rzeczy zostało nam. No dobra, ja się z wami żegnam. Już niedługo będziemy wchodzić w takie bardziej zaawansowane rzeczy. Jeszcze to są podstawy. Mam nadzieję, że rozumiecie, czym jest właśnie to array. Że na szybko powtórzę na koniec. Tabela jest to typ danych, która przechowuje wiele wartości. Array to jest prosta tabela z posegregowanymi danymi. Dictionary jest to array, ale
gdzie każda wartość ma swój klucz. To jest zestaw klucz-wartość. Klucz, który jest instancją lub tabelą, chyba. Albo tabelą w sumie nie musi być. Nie musi być. Musi być w nawiasach kwadratowych. No i to w sumie tyle, co musicie wiedzieć. No, ja się z wami żegnam. Do następnego. Cześć.